25 lipca goście zawitali do Woryt. Społeczność Woryt postanowiła zaprosić byłych mieszkańców gminy Gierzwod i w ogóle Warmiaków na spotkanie takie, żeby usiąść wspólnie przy wspólnym stole i porozmawiać, i zaprzyjaźnić się, i pobyć razem. Od jakiegoś czasu szukamy korzeni historycznych tej ziemi, tej, na której tutaj żeśmy zamieszkali. Prawie cała wieś się wymieniła. Starzy mieszkańcy wyjechali do Niemiec, a nowi w to miejsce przyszli, zamieszkali. I myślimy sobie, że takie spotkania są dla tamtej strony bardzo istotne, a i dla nas bardzo ważne, ponieważ możemy się wiele dowiedzieć o tych miejscach, w których mieszkamy, o tej ziemi, o całych Worytach. I mieszkańcy są tutaj bardzo zżyci, a więc tak się stało, że tu u nas na tej wiejskiej posesji to spotkanie się dzisiaj ma miejsce. Tu u nas, to znaczy w gospodarstwie Adama Kochanowskiego. To miejsce wymarzone na takie spotkania. To stary, duży dom opisany przez Wańkowicza na tropach Smętka. Dom zamieszkiwany kolejno przez Warmiaków, Niemców i Polaków. Duża stodoła, gdzie stanęły stoły zastawione wypiekami woryckich gospodyń i ogromne podwórko mogące pomieścić setki przyjezdnych. A przede wszystkim to gospodarze, Teresa i Adam Kochanowscy, którzy po prostu lubią gości. Tak, jakoś tak się zżyliśmy razem. Mamy takie stowarzyszenie kulturalne Woryty i mieszkańcy uznali, że to miejsce jest dobre, fajne, ma swój klimat takiej zagrody wiejskiej. Oczywiście można robić to również na jakichś miejscach publicznych, ale akurat tu się przyjęło i tak w tej chwili to wygląda. Jedną z artystycznych niespodzianek spotkania w Worytach był recital w wykonaniu księdza Zbigniewa Stępniaka z Ramsowa. Na ścianie stodoły zawisła też wystawa Skąd jesteśmy w Worytach. To część większego, trwającego już od jakiegoś czasu projektu Skąd jesteśmy. Spotkanie Skąd jesteśmy robiliśmy kilka lat temu. I to był początek właśnie takiej pracy organicznej, organizacyjnej, która zbliżała mieszkańców. Wtedy zaczęliśmy sobie zadawać pytania właśnie, kto był przed nami, jak to się, co się tutaj działo, prawda? A więc z tej powstała duża wiedza na ten temat. Poznaliśmy ludzi, którzy mieszkali przed nami. Poznaliśmy też losy ludzi, którzy tu się sprowadzili w te puste miejsca opuszczone przez Warmiaków. Poznaliśmy różnego rodzaju zwyczaje. Z tych spotkań narodził się pomysł organizacji wystaw fotografii Skąd jesteśmy, którego autorem jest Józef Szkandera. Wystawy takie zorganizowano już wcześniej we wsi Włodowo i w gminie Purda. Tak więc w piątkowe popołudnie można było w Worytach posłuchać muzyki, pooglądać stare fotografie, przekąsić coś smakowitego, pobawić się wraz z kapelą Dybzaki z Gietrzwałdu, a przede wszystkim rozmawiać do późnej nocy.